Nastąpi ogłoszenie wyroku. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniach 16 grudnia 2014 roku, 15 stycznia i 5 lutego 2015 roku wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności. Po pierwsze, artykułu 27 w związku z artykułem 24 ze znaczkiem 1 i artykułu 26 ustępu 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych z artykułem 2, artykułem 21 ustępem 1, artykułem 31 ustępem 3, artykułem 32, artykułem 58 ustępem 1 i artykułem 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Po drugie, artykułu 27 ze znaczkiem 1 o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim odsyła do artykułu 24 ze znaczkiem 1, artykułu 26 ustępu 1 i artykułu 27 tej ustawy z artykułem 2, artykułem 21 ustępem 1, artykułem 31 ustępem 3, artykułem 32, artykułem 58 ustępem 1 i artykułem 64 Konstytucji. Po trzecie, artykułu 17 ze znaczkiem 1 ustęp 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim do powstania członkostwa nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta wymaga ubiegania się przez te osoby o przyjęcie w poczet członków. Z artykułem 2, artykułem 21 ustępem 1, artykułem 32, artykułem 31 ustęp 3 oraz artykułem 64 ustęp 2 ustęp 3 Konstytucji. Po czwarte, artykułu 19 ustępu 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z artykułem 16 paragrafem 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze z artykułem 21, artykułem 58 i artykułem 64 Konstytucji. Po piąte, artykułu 3 ustępu 1 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim pozwala na przyjęcie osób fizycznych i prawnych do spółdzielni mieszkaniowej bez związku z przysługiwaniem prawa do lokalu bądź ubieganiem się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo odrębnej własności lokalu z artykułem 2, artykułem 21, artykułem 32 i artykułem 64 Konstytucji. Po szóste, artykuł 16 paragraf 1 zdanie 1 ustawy prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim wymaga od nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i ekspektatywy prawa odrębnej własności lokalu budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową złożenia deklaracji w celu przystąpienia do spółdzielni z artykułem 21, artykułem 58 i artykułem 64 Konstytucji. Po siódme, artykułu 26 paragraf 2 ustawy prawo spółdzielcze z artykułem 21, artykułem 31 ustęp 3, artykułem 32, artykułem 58 i artykułem 64 Konstytucji. I po ósme, artykuł 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z artykułem 2 Konstytucji. Orzeka. Punkt pierwszy. Artykuł 3 ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim dopuszcza członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu, jest niezgodny z artykułem 64 ustępem 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z artykułem 32 ustępem 1 i artykułem 64 ustępem 2 Konstytucji. Punkt 2. Artykuł 17 ze znaczkiem 1 ustęp 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim do powstania członkostwa spółdzielni nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta wymaga spełnienia innych przesłanek niż złożenie przez te osoby deklaracji przystąpienia do spółdzielni jest niezgodny z artykułem 64 ustępem 2 i 3 w związku z artykułem 31 ustępem 3 Konstytucji. Punkt 3. Artykuł 19 ustęp 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
W związku z artykułem 16, paragraf 1, zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim uzależnia skuteczne nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu od przyjęcia w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej, jest niezgodny z artykułem 58 ustępem 1 i artykułem 64 ustępem 1 Konstytucji. Punkt 4. Artykuł 16, paragraf 1, zdanie pierwsze ustawy Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim wymaga od nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i nabywcy ekspektatywy prawa odrębnej własności lokalu budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową złożenia deklaracji o przystąpienie do spółdzielni, jest zgodny z artykułem 21 ustępem 1, artykułem 58 ustępem 1 i artykułem 64 ustępem 1 i 2 Konstytucji. Punkt 5. Artykuł 27 ustęp 1. W związku z artykułem 24 ze znaczkiem 1 ustęp 1 oraz z artykułem 26 ustępem 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie jest niezgodny z artykułem 21 ustępem 1, artykułem 31 ustępem 3, artykułem 32 ustępem 1, artykułem 58 ustępem 1 i artykułem 64 Konstytucji. Punkt 6. Artykuł 27 ustęp 2, 4 i 5. W związku z artykułem 24 ze znaczkiem 1 ustęp 1 oraz z artykułem 26 ustęp 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z artykułem 21 ustępem 1, artykułem 31 ustępem 3, artykułem 32 ustępem 1 i artykułem 64 Konstytucji. Punkt 7. Artykuł 27 ustęp od 2 do 5 w związku z artykułem 24 ze znaczkiem 1 ustęp 1 oraz z artykułem 26 ustępem 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z artykułem 58 ustępem 1 Konstytucji. Punkt 8. Artykuł 26 paragraf 2 ustawy Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa byłego członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje odrębna własność lokalu do odpowiedniej części funduszu remontowego, jest niezgodny z artykułem 64 ustępem 1 w związku z artykułem 21 ustępem 1 i z artykułem 31 ustępem 3 Konstytucji. Punkt 9. Artykuł 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z artykułem 2 Konstytucji. Ponadto postanawia. Na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi teraz sędzia sprawozdawca w tej sprawie, pan sędzia Leon Kieres. Bardzo proszę, panie sędzio. Dziękuję. Najpierw na początek kilka uwag ogólnych. Trybunał Konstytucyjny jest sądem prawa. A to oznacza, po pierwsze, że uwzględnia przede wszystkim obowiązujący i przywołany przez wnioskodawcę stan prawa. Ważną rzeczą jest stosowanie przepisów prawa, praktyka orzecznicza sądów. Trybunał Konstytucyjny jednak nie jest właściwy do rozpatrywania indywidualnych, konkretnych przypadków na tle stosowania prawa obowiązującego. Zwłaszcza w okresie od ostatniego posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego do dzisiaj, do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły listy od osób wskazujących na niewłaściwe, zdaniem piszących, praktyki działania spółdzielni, władz spółdzielni wobec członków spółdzielni, czy też osób będących właścicielami lokali mieszkalnych bez statusu członkowskiego, bez statusu członka spółdzielni. Trybunał Konstytucyjny rejestruje tego rodzaju
opinię, nie może jednak kierować się w swoim orzeczeniu tymi przypadkami. Nie jest bowiem sądem rozstrzygającym konkretne, indywidualne, w postępowaniu kontradyktoryjnym zwłaszcza, sprawy podmiotów prywatnych. Trybunał Konstytucyjny, i to druga uwaga, związany jest granicami i treścią wniosku. W tej sprawie ten oblig w sposób szczególny ujawnił się zwłaszcza na tle prawa obowiązującego. We wniosku odniesiono się do trzech ustaw: prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o własności lokali. W tym wniosku wskazywano na, zwłaszcza w uzasadnieniach pisemnych i ustnych, na wady tkwiące w obowiązujących regulacjach prawnych, na niespójności, sprzeczności, brak konsekwencji, czy też na źródła tych trudnych do zaakceptowania sytuacji indywidualnych, jakie ujawniają się w praktyce stosowania tych przepisów. Trybunał chce zwrócić jednak uwagę, że w wielu argumentach, wiele argumentów przywoływanych także tutaj, na tej sali, nie miało związku z zarówno zaskarżeniem, jak i też uzasadnieniem pisemnym. Trybunał w związku z tym, aczkolwiek przyjmuje do wiadomości tę argumentację, związany z zakresem i treścią wniosku, pozostawia ją bez rozpoznania. Ta argumentacja w wielu przypadkach adresowana powinna być do ustawodawcy, który jest odpowiedzialny za stanowienie prawa zgodnego także z oczekiwaniami adresatów tego prawa. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie nie może zastępować ustawodawcy. Trybunał Konstytucyjny nie jest bowiem ustawodawcą w polskim systemie konstytucyjnym. W swoim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny kierował się oczywiście wzorcami, które ustrojodawca zawarł w przepisach polskiej konstytucji. I to miał na uwadze. Starał się odczytać intencje ustawodawcy także na tle zaskarżonych przez wnioskodawcę postanowień przytoczonych przeze mnie wcześniej ustaw. Trybunał Konstytucyjny, o czym zaraz będę mówił szczegółowo, zwracał uwagę na istotę spółdzielczości w polskim systemie prawa, w ogóle na spółdzielczość i jej elementy konstrukcyjne, spółdzielczość mieszkaniową i wreszcie na rolę prawa własności wobec lokali mieszkalnych. I motywowany tymi przesłankami wydał orzeczenie, którego sentencję przed chwilą Państwo usłyszeliście. W pierwszej kolejności Trybunał Konstytucyjny przystąpił do zbadania zarzutów podniesionych pod adresem
artykułu 3 ustęp 1 i ustęp 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Kwestionując zgodność z konstytucją owego artykułu 3 ustęp 1 i ustęp 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wnioskodawca wniósł o zbadanie tych postanowień w zakresie, w jakim tu cytuję, pozwala na przyjęcie osób fizycznych i prawnych do spółdzielni mieszkaniowej bez związku z przysługiwaniem prawa do lokalu bądź ubieganiem się o ustanowienie spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo odrębnej własności lokalu. Koniec cytatu. Charakter spółdzielni, co tu należy wyraźnie podkreślić, cele i istota jej funkcjonowania, a co wynika z artykułu 1 ustawy o spółdzielni mieszkaniowej, które to cechy odróżniają spółdzielnie mieszkaniowe od innych spółdzielni. Otóż te cechy, ten charakter spółdzielni wpływa także bezpośrednio na określenie zakresu podmiotowego spółdzielni mieszkaniowej. Czyli poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kto powinien być i kto może być członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Te jej istotne cechy ustawowo określone to rodzaj interesu, którym powinna legitymować się, one też wpływają na rodzaj interesu, którym powinna legitymować się osoba ubiegająca się o członkostwo w danej spółdzielni. I stąd właśnie wynika, że członkami spółdzielni mieszkaniowej mogą być tylko te podmioty, które legitymują się interesem, jaki może być zaspokojony, podkreślam, jaki może być zaspokojony przez daną spółdzielnię i do tego w zakresie jej podstawowego celu funkcjonowania. A głównym celem funkcjonowania spółdzielni jest na przykład dostarczenie członkom lokali mieszkalnych. Chociaż wyróżnia się także w spółdzielni, co podkreśla zwłaszcza w stanowisku Sejmu, cele pomocnicze, które mogą być realizowane przez spółdzielnie, na przykład w zakresie celów kulturalnych, oświatowych. Jednakże Trybunał Konstytucyjny wyraźnie stwierdza, że te cele pomocnicze nie mogą stanowić o istocie spółdzielni mieszkaniowej. One mogą być i są realizowane, i powinny być realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe, ale tylko gdy są bezpośrednio związane z realizacją celu podstawowego. Każda inna działalność pomocnicza powinna i może być prowadzona tylko wówczas, gdy służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i potrzeb związanych z dostarczaniem lokali o innym przeznaczeniu członkom spółdzielni i ich rodzin. Oznacza to, że w ramach funkcjonowania spółdzielni nie mogą być podejmowane inne działania o charakterze samoistnym, niezwiązane bezpośrednio z zaspokajaniem tych potrzeb. Wychodząc z tego założenia wywiedzionego z woli ustawodawcy, Trybunał stwierdza, że dlatego właśnie osoby, które nie mają interesu polegającego na zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych lub polegających na dostarczaniu lokali o innym przeznaczeniu przez daną spółdzielnię mieszkaniową, nie mogą być jej członkami. W szczególności nie mogą być członkami spółdzielni mieszkaniowych osoby, które upatrują swój interes tylko w innej, właśnie takiej tej pomocniczej działalności spółdzielni. Bo ta pomocnicza działalność spółdzielni ma bowiem charakter związany z celem podstawowym i nie może, nie powinna być realizowana odrębnie. Stąd też Trybunał stwierdza, że członkami spółdzielni mieszkaniowych nie mogą być osoby, które nie posiadają prawa do lokalu lub ekspektatywy w danej spółdzielni. Do tej kategorii podmiotów należą tak zwani członkowie oczekujący, członkowie organów spółdzielni i osoby w niej zatrudnione, a także osoby, które będąc członkami spółdzielni zbyły lub w inny sposób utraciły prawo do lokalu,
na przykład przez wygaśnięcie umowy najmu lokalu użytkowego w spółdzielni lub w budynkach przez nią zarządzanych. Dlatego też Trybunał stwierdził, że artykuł 3 ustęp 1 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim dopuszcza członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu, jest niezgodny z artykułem 64 ustęp 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z artykułem 32 ustęp 1 i artykułem 64 ustęp 2 Konstytucji. Idąc z tym założeniem, biorąc pod uwagę to założenie, Trybunał stwierdził niezgodność z Konstytucją artykułu 17 z indeksem 1 ustęp 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim do powstania członkostwa spółdzielni nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta wymaga spełnienia innych przesłanek niż złożenie przez te osoby deklaracji przystąpienia do spółdzielni. Ten przepis artykułu 17 z indeksem 1 ustęp 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zawiera postanowienie, z którego wynika nakaz skierowany do spółdzielni mieszkaniowych przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nakaz ten nie ma jednak bezwzględnego charakteru. Uzależnia bowiem obowiązek przyjęcia nowego członka od spełnienia wymagań statutowych, o czym tutaj także na tej sali mówiono, o możliwościach dowolnego stanowienia o przepisach statutowych. Te wymagania statutowe, określenie tych wymagań statutowych ustawodawca pozostawił w znacznej mierze uznaniu organów spółdzielni. W konsekwencji często oznacza to nadmierną i nieuzasadnioną swobodę spółdzielni wpływania na skład członkowski, a tym samym pozbawienie możliwości wpływu na zarząd przez podmioty posiadające spółdzielcze prawo do lokalu. Powoduje ten stan nieuzasadnione z konstytucyjnego punktu widzenia ograniczenie praw majątkowych tych osób. A do tego zdaniem Trybunału skutkuje naruszeniem zasady równej dla wszystkich ochrony prawa własności. Posiadacze spółdzielczych własnościowych praw do lokalu pozbawieni praw korporacyjnych są w znacznie gorszej sytuacji niż ci, którzy są członkami spółdzielni. Nie mogą aktywnie uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wpływać tym samym na kształt podejmowanych uchwał. Nieuzasadnione jest także zróżnicowanie sytuacji tych osób w porównaniu do właścicieli lokali wyodrębnionych. Bowiem w stosunku do tych ostatnich ustawodawca nałożył na spółdzielnie w artykule 23 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych bezwzględny obowiązek przyjęcia ich w poczet członków. Stwierdzenie niezgodności zaskarżonego przepisu we wskazanym zakresie oznacza, że podmiot dysponujący spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu w celu przystąpienia do spółdzielni w charakterze jej członka powinien złożyć deklarację zawierającą dane określone w artykule 16 paragraf 1 prawa spółdzielczego. Ale z tą też chwilą ustawa powinna łączyć, czego nie czyni, obowiązek spółdzielni przyjęcia podmiotu wnioskującego w poczet jej członków. Nie znosi to natomiast roszczenia spółdzielni o wniesienie udziału wpisowego lub innych świadczeń określonych w deklaracji członkowskich w późniejszym okresie, jeżeli podmiot przystępujący nie był w stanie uiścić ich w chwili złożenia deklaracji. Jednak sytuacja takiego podmiotu, który już jest członkiem, w ewentualnym sporze, także na tle postanowień statutowych ze spółdzielnią, jest inna niż wówczas, gdyby niespełnienie wymagań statutowych wykluczało możliwość przyjęcia go w poczet członków. Tu notabene można oczywiście zwracać uwagę na to, jak ustawodawca postąpił z regulacjami odnoszącymi się do wymagań statutowych. Trybunał niestety nie mógł tego problemu badać ze względu na stanowisko wnioskodawcy
który w swoim wniosku nie odniósł się do tego problemu. Z uwagi na występujące w praktyce funkcjonowania niektórych spółdzielni nadużycia prawa w ograniczaniu przyjmowania w poczet członków poprzez swobodne kształtowanie wysokości udziałów, Trybunał podkreśla, dostrzega i sygnalizuje problem konieczności wprowadzania przez ustawodawcę regulacji limitujących wysokość udziałów. Niezgodny z Konstytucją jest również artykuł 19 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z artykułem 16 paragraf 1 zdanie pierwsze prawa spółdzielczego w zakresie, w jakim uzależnia skuteczne nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu od przyjęcia w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej. Zaskarżony przepis stanowi część regulacji określającej zasady zawierania umów o budowę lokalu z członkami spółdzielni ubiegającymi się o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z chwilą zawarcia takiej umowy powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu zwanej ekspektatywą odrębnej własności lokalu. Ekspektatywa ta jest zbywalna wraz z składem budowlanym albo jego wniesioną częścią. Jednak skuteczne nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu następuje z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy ekspektatywy. Dopiero z tą chwilą nabywa on roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu. I ten właśnie warunek nie dotyczy jednak podmiotu, który nabył ekspektatywę odrębnej własności lokalu od członka spółdzielni, a następnie dokonał jej zbycia bez przystąpienia do spółdzielni mieszkaniowej realizującej inwestycję budowlaną. Co to oznacza? To oznacza, że podmiot zbywający nabył skutecznie ekspektatywę, chociaż nie miał statusu członka tej spółdzielni. Ustawodawca dopuszcza zatem obrót takimi prawami bez konieczności przystępowania do spółdzielni mieszkaniowych. Jednakże nabycie ekspektatywy od takiego podmiotu staje się skuteczne dopiero po przyjęciu nabywcy do spółdzielni mieszkaniowej. Skoro zatem ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna zarówno przez członków spółdzielni, jak i przez podmioty, które dokonują obrotu tym prawem bez nabycia członkostwa, to warunek przyjęcia w poczet członków spółdzielni może prowadzić w niektórych wypadkach do pozbawienia nabywców tego prawa roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Odmowa przyjęcia nabywcy przez spółdzielnię w charakterze jej członka będzie skutkowała nieważnością zawartej umowy. A skutek tego będzie taki, że nabywca mimo zaangażowania znacznych środków finansowych w celu zakupienia prawa majątkowego, czyli owej ekspektatywy odrębnej własności lokalu, nie będzie mógł dochodzić ustanowienia na jego rzecz odrębnej własności lokalu. Ustawodawca wprawdzie w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego ma znaczną swobodę w kształtowaniu na poziomie ustawodawstwa zwykłego treści praw podmiotowych. Nie jest przy tym skrępowany w możliwości uzależnienia skutków w postaci nabycia prawa podmiotowego od przyjęcia potencjalnego nabywcy w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej. Jednak swoboda ustawodawcy nie jest bezwzględna i nieograniczona. Jej granicą jest ochrona gwarantowanych konstytucyjnie wolności i praw. Ustawodawca nie może wprowadzać konstrukcji, które w praktyce będą prowadziły do angażowania przez nabywców znacznych środków finansowych bez gwarancji skuteczności nabycia określonego uprawnienia majątkowego. Nie może być ono pochodną uzyskania członkostwa w spółdzielni. Stwierdzając niezgodność zaskarżonego przepisu z artykułem 58 ust. 1 Konstytucji, Trybunał podkreśla, że w świetle konstytucyjnej zasady wolności zrzeszania się niedopuszczalne jest stanowienie takich konstrukcji prawnych, które w praktyce czyniłyby tę wolność iluzoryczną. Treść wolności zrzeszania się stanowi uprawnienie do założenia spółdzielni, przystąpienia i przynależności do niej oraz wystąpienia z niej. Wprowadzenie warunki przyjęcia w poczet członków spółdzielni jako przesłanki skutecznego nabycia ekspektatywy odrębnej własności
zmusza jej nabywców do przystępowania do spółdzielni mieszkaniowych. W celu uzyskania roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu zobligowani są oni przez ustawę do poniesienia także dodatkowych nakładów finansowych w postaci wniesienia udziałów i wpisowego. Nie stanowi natomiast w ocenie Trybunału nadmiernego ciężaru konieczność złożenia deklaracji członkowskiej, o której mowa w artykule 16, paragraf 1, zdanie pierwsze prawa spółdzielczego w celu przyjęcia w poczet członków spółdzielni. Przystąpienie do spółdzielni jest umową, w związku z czym musi odbywać się z poszanowaniem autonomii woli obu stron, a więc zarówno kandydata, jak i spółdzielni. Analiza orzecznictwa Trybunału dotyczącego związania praw do lokalu z członkostwem w spółdzielni wyraźnie wskazuje, że nie jest oczywistym, że każdy nabywca chce zostać członkiem spółdzielni. To właśnie powstanie stosunku członkostwa w spółdzielni ex lege stanowiłoby ingerencję w wolność zrzeszania się. Złożenie deklaracji jest dla nabywców praw do lokali gwarancją wolności i autonomii decyzji o przystąpieniu lub nie do spółdzielni. Kolejny zarzut będący wnioskodawcy został sformułowany w sposób ogólny na tle artykułu 27 w związku z artykułem 24 z indeksem 1 i artykułu 26 ustęp 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Z uwagi na to, że artykuł 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych składa się z 5 ustępów zawierających odrębne normy prawne, Trybunał zrekonstruował zarzuty wnioskodawcy na tle wskazanych w petitum wniosku przepisów konstytucyjnych jako wzorców kontroli i zbadał odrębnie każdą z nich. Pierwszą normą poddaną merytorycznemu badaniu jest norma skonstruowana na podstawie artykułu 27 ustęp 1 w związku z artykułem 24 z indeksem 1 i artykułem 26 ustęp 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którą to normą do czasu zmiany reżimu prawnego wykonywania zarządu w zakresie nieuregulowanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokalu. Norma ta wskazuje zakres odpowiedniego stosowania przepisów ustawy o własności lokali i nie zawiera treści dotyczących praw podlegających ochronie z punktu widzenia praw i wolności wskazanych we wzorcach kontroli. W szczególności nie odnosi się ona w żadnej mierze do prawa własności czy wolności zrzeszania się. Uzasadnienia niezgodności badanej normy nie stanowi także przywołane przez wnioskodawcę w dodatkowym piśmie procesowym orzecznictwo sądów, w którym zwracano uwagę na brak możliwości określenia zakresu zarządu wykonywanego przez spółdzielnie mieszkaniowe. Wątpliwości podnoszone przez sądy odnoszą się wyłącznie do treści artykułu 27 ustęp 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nie wpływają tym samym na obalenie domniemania zgodności z konstytucją artykułu 27 ustęp 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Dlatego Trybunał orzekł, że nie jest ona niezgodna z odpowiednimi wzorcami kontroli wskazanymi w petitum wniosku. Nie narusza także, zdaniem Trybunału, wskazanych wzorców kontroli norma wynikająca z artykułu 27 ustęp 2 w związku z artykułem 24 z indeksem 1 ustępu 1 i artykułem 26 ustęp 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w świetle której zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni do czasu, kiedy po pierwsze większość właścicieli lokali podejmie uchwałę i w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokalu lub nastąpi wyodrębnienie własności wszystkich lokali. Badając tę normę, Trybunał wziął pod uwagę, że unormowania dotyczące wykonywania zarządu przez spółdzielnię oraz postanowienia dotyczące zmiany reżimu prawnego wykonywania zarządu, w tym także dotyczące przyznania współwłaścicielom możliwości podjęcia większością głosów uchwały pozbawiającej spółdzielnię mieszkaniową zarządu nieruchomością wspólną, kształtowały się na tle kompleksowych zmian, które miały miejsce w sferze prawa spółdzielczego. Ewolucja, jaka dokonała się w tym zakresie, wskazuje, że ustawodawca poszukiwał możliwości utrzymania równowagi między pozostającymi często w sprzeczności interesami spółdzielni mieszkaniowej, reprezentującej interesy członków tej spółdzielni, a interesami właścicieli
wyodrębnionych lokali nie będących jej członkami. W takiej sytuacji nie do uniknięcia są pewnego rodzaju kolizje praw wynikające z nałożenia się na siebie korporacyjnego i własnościowego modelu zarządów spółdzielni. Zaistniała kolizja powinna być rozstrzygana przede wszystkim na gruncie artykułu 31 ust. 3 Konstytucji. Uzasadnieniem ograniczenia prawa własności w niniejszej sprawie jest konieczność ochrony wolności i praw innych osób. Skomplikowany układ stosunków właścicieli wyodrębnionych lokali i stosunków własnościowych spółdzielni, w tym także jej członków niebędących właścicielami zamieszkiwanych nieruchomości, wymagał stosownego wyważenia interesów wskazanych podmiotów. Zaskarżoną normę należy zatem postrzegać jako chroniącą interesy członków spółdzielni niebędących właścicielami zajmowanych lokali mieszkalnych, która daje jednocześnie właścicielom możliwość porozumienia się w kwestii zarządu nieruchomością. Nie wyłącza ona możliwości zmiany reżimu prawnego wykonywania zarządu. Istnieje bowiem możliwość podjęcia uchwały przez większość właścicieli, obliczaną według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, o stosowaniu w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną przepisów ustawy o własności lokali. Obok zatem możliwości przewidzianej w artykule 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i w artykule 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, ustawodawca wprowadził dodatkową procedurę wyboru podstawy prawnej wykonywania zarządu nieruchomością wspólną. Zaskarżona norma nie narusza istoty prawa własności. Artykuł 64 ust. 1 Konstytucji wyraża prawo podmiotowe, które obejmuje wolność nabywania mienia, jego zachowania i dysponowania nim. Na własność w rozumieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych składa się indywidualna własność samego lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział w nieruchomości wspólnej. Są one ze sobą nierozerwalnie związane. Właścicielom przysługuje także prawo pobierania pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej. Każdy właściciel wyodrębnionego lokalu ma prawo partycypowania w pożytkach i przychodach z danej nieruchomości w odpowiednim stosunku do posiadanych udziałów, niezależnie od tego, czy jest członkiem spółdzielni, czy też nie. Ograniczenie wynikające z artykułu 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczące tylko zarządu nieruchomością wspólną w odniesieniu do osób, które nie chcą być członkami spółdzielni, nie można uznać za naruszające istotę prawa własności. W związku z powyższym Trybunał stwierdził, że przyjęte w badanej normie rozwiązanie nie prowadzi do naruszenia wskazanych przez wnioskodawcę wzorców, gdyż jest w ocenie Trybunału konieczne dla ochrony uprawnień korporacyjnych członków spółdzielni, a jednocześnie nie zamyka drogi do uzyskania statusu członkostwa spółdzielni mieszkaniowej i nie wyklucza podjęcia decyzji przez większość współwłaścicieli o zmianie reżimu prawnego wykonywania zarządu nieruchomością wspólną. Kwestionowana norma nie narusza także zasady poprawnej legislacji. Uchwała Sądu Najwyższego, przywoływana także przez wnioskodawcę, wskazuje, że artykuł 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie jest przepisem niejasnym i możliwe jest ustalenie jego treści eliminujące niejednolitość stosowania prawa. Przedstawione w niej rozumienie wykonywania zarządu przez spółdzielnię mieszkaniową mieści się także, jak już wyżej stwierdzono, w zakresie konstytucyjnie dopuszczalnego ograniczenia praw podmiotowych. Kolejne dwie zaskarżone przez wnioskodawcę normy wynikające z artykułu 27 ust. 4 w związku z artykułem 24 z indeksem 1 ust. 1 i artykułu 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także z artykułu 27 ust. 5 w związku z artykułem 24 z indeksem 1 ust. 1 i artykułu 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Te rozwiązania dotyczą braku możliwości podjęcia uchwały, o której mowa w artykule 12 ust. 3 ustawy o własności lokali przez właścicieli lokali z pominięciem Rady Nadzorczej Spółdzielni i dotyczące braku możliwości wystąpienia z żądaniem określonym w artykule 16 ust. 1 ustawy o własności lokali bez konieczności występowania z wnioskiem do zarządu spółdzielni, są konsekwencją przyjęcia w artykule 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, że do czasu ziszczenia się przesłanek określonych w artykule 24 z indeksem 1 ust. 1
w artykule 26 ustęp 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych lub w artykule 18 ustęp 1 ustawy o własności lokali zarząd nieruchomością wspólną sprawuje spółdzielnia. Z uwagi na to, że wnioskodawca nie podniósł odrębnych argumentów uzasadniających niezgodność powyższych norm ze wskazanymi przepisami konstytucji, Trybunał stwierdził, że są one zgodne z konstytucyjnymi wzorcami kontroli. W związku z zaskarżoną normą Trybunał zwraca jednak uwagę, że ochrona praw podmiotów posiadających prawa odrębnej własności lokali lub spółdzielczej własności lokali w spółdzielni mieszkaniowej, nie będących członkami tej spółdzielni, związanych z możliwością zaskarżania uchwałalnego zgromadzenia naruszających ich ważny interes, wymaga dodatkowych regulacji wzmacniających ich gwarancyjny charakter. W obowiązującym stanie prawnym podmioty te mogą żądać przedstawienia kalkulacji wysokości opłat, o czym stanowi artykuł 4 ust. 6 z indeksem 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Mają także dostęp do statutu spółdzielni mieszkaniowej, regulaminów, uchwał i protokołów obrad organów spółdzielni, a także protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych zamieszczanych na stronach internetowych, o czym stanowi artykuł 8 z indeksem 1 ustawy, ustęp 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jak wskazuje słusznie wnioskodawca, nie są to jednak dane wystarczające do zaskarżania wszystkich uchwał walnego zgromadzenia, które mogą ewentualnie naruszać istotne interesy tych podmiotów. Gwarancyjny charakter przepisów stanowiących podstawę zaskarżania jest osłabiony, jeżeli skarżący nie może zapoznać się z treścią dokumentów źródłowych. Wyłączona w ten sposób zostaje przewidywalność rozstrzygnięcia, która jest podstawą decyzji o wystąpieniu z powództwem do sądu. Trybunał podzielił w części zarzuty wnioskodawcy dotyczące artykułu 26 paragraf 1 prawa spółdzielczego. W orzecznictwie sądów i w doktrynie podtrzymywany jest pogląd, że mimo brzmienia artykułu 3 prawa spółdzielczego, zgodnie z którym majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków, to przepis ten nie mówi o własności w rozumieniu cywilnoprawnym. Spółdzielnia jako osoba prawna jest podmiotem prawa cywilnego, w tym również prawa własności rzeczy. Własność należąca do spółdzielni jako osoby prawnej pozostaje własnością cudzą, a jej przedmiot jest mieniem cudzym także dla członka tej spółdzielni. Dlatego też uznaje się, że artykuł 3 prawa spółdzielczego nie statuuje zasady, iż członkowie spółdzielni są współwłaścicielami nieruchomości spółdzielczych czy innych praw, a jedynie zawiera określenie majątku spółdzielczego traktowanego dawniej jako mienie społeczne i to tylko z ekonomicznego punktu widzenia. Celem współdziałania obywateli w ramach spółdzielni mieszkaniowych nie jest osiągnięcie zysku, lecz zgodnie z artykułem 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. To natomiast odróżnia w istotny sposób spółdzielnię mieszkaniową od spółki prawa handlowego, której celem jest działalność stricte zarobkowa. W ramach ochrony praw i interesów poszczególnych członków spółdzielni konieczne jest równoważenie interesów majątkowych zarówno spółdzielni, jak i poszczególnych jej członków, z uwzględnieniem, że celem istnienia spółdzielni jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb jej członków. Ochrona własności spółdzielczej jest uzasadniona jednak tylko o tyle, o ile służy ochronie praw przysługujących członkom spółdzielni. Myśl ta wyraża przy tym ideę, że interes członków spółdzielni nie jest prostą sumą interesów indywidualnych osób będących członkami spółdzielni czy lokatorami lokali spółdzielczych. Spółdzielnia jest wspólnotą interesów jej członków, realizowaną wspólnie i samorządnie jako gospodarowanie majątkiem wspólnoty. W związku z tym w odniesieniu do funduszu remontowego zauważyć należy, że obowiązek ewidencjonowania wpłat na fundusz remontowy w podziale na nieruchomości nie oznacza nakazu przeznaczania tych kwot na remonty wyłącznie tej nieruchomości, której lokatorzy dokonali wpłat. Finansowanie remontów odbywa się w sposób zbliżony do zasady solidarności i współdziałania w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Wynika stąd, że nakłady na remonty realizowane przez spółdzielnie w niektórych nieruchomościach
mogą znacznie przekraczać środki zaewidencjonowane i pochodzące z płat jej mieszkańców. Środki zgromadzone na funduszu remontowym, niezależnie od przypisania do danej nieruchomości, mogą być angażowane w remonty innych nieruchomości. Wyłączona jest zasada pełnej ekwiwalentności dokonywanych wpłat do podjętych prac remontowych w danej nieruchomości. Trybunał dostrzega jednak potrzebę wprowadzenia w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadzenia właśnie odpowiednich regulacji określających zasady i sposób wypłaty byłemu członkowi spółdzielni, któremu przysługuje odrębna własność lokalu do odpowiedniej części funduszu remontowego. Unormowania takie powinny w szczególności uwzględniać wzajemne rozliczenia między spółdzielnią a tymi podmiotami. Jednak do ustawodawcy należy określenie warunków, na jakich takie wydzielenie majątku będzie się odbywać. Stwierdzenie niezgodności artykułu 26, paragraf 2 ustawy Prawo spółdzielcze, to Trybunał stanowczo chce podkreślić, właśnie we wskazanym zakresie, nie stwarza jednak możliwości dochodzenia wypłaty świadczeń uiszczonych na fundusz remontowy przez podmioty, które przestały być członkami spółdzielni przed wejściem wyroku w życie. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie. Dziękuję bardzo, pani sędzio. Wyrok Trybunału jest ostateczny. Wyrok ten wraz z jego pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie przewidzianym w przepisach prawa. Dziękuję uczestnikom postępowania, dziękuję publiczności i zamykam posiedzenie.